A to po co jeszcze więcej zieleni stwierdzili? O ty cholero jedna, ty! Ja się nie spodziewałem, jeszcze mnie to wypchnęło na sam dół! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zgodnika DWW, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Crash Bandicoot 3 Warp! Tak więc Crash tutaj skończy bawienie się właśnie jojo i my przejdziemy do następnych oczywiście poziomów w czwartym świecie, w świecie oczywiście egipskim i przejdziemy do poziomu numer 18, który się nazywa Tell No Tales, czyli w tłumaczeniu nie opowiadaj bajek. I chyba będzie tu ten coś. Bo na razie mamy czarny ekran oczywiście i czy coś się pokaże nowego? Tak jest oczywiście, to jest kolejny poziom z, no, motoróweczką, tak więc znowu będzie pewnie dużo problemu ze zebraniem wszystkich skrzynek, ale może się uda, zobaczymy. Może naprawię akurat swój błąd, który był z pierwszego odcinka, tylko teraz żebym nie wpadł oczywiście w te bomby, które wyselowują piraci. Ajaj, kapitan! I tyle po prostu można powiedzieć. Oczywiście ten poziom jest bardziej rozwinięty. Oj, lagi, sorry za to. Oczywiście ten poziom jest bardziej rozwinięty od poprzedniego pierwszego, który był, to pięknie mi wyszło, więc będzie trochę dłużej i będzie trochę, no, dużo sekretu oczywiście do wysłuchiwania. Tak jak ja to tu w tym momencie robię, myślałem, że już dostanę. Dlatego ja tu tak się obkrążam właśnie, znowu sorry za lagi, bo w niektórych miejscach mogą być właśnie ukryte takie skrzynki, gdzie niby się wydaje, że ich nie ma, ale tak naprawdę one są. Nie. Dobra, co najmniej w niego nie trafiłem. Teraz potrzebny jest checkpoint. Powiedziałem, potrzebny mi jest checkpoint. Ale nie też niepotrzebna mi jest ta bombka. Dobra, lecimy dalej do kolejnych tych. I... A, muszę się wrócić. Wracamy do ponownych tych czynów. Oczywiście spodziewałem się, że będzie tu trudniej. Ze względu na to, że ustawienie tych skrzynek jest o wiele trudniejsze. A przede wszystkim trzeba mieć także dobrego cela! A właśnie o tym mówiłem. Nie trafiłem dokładnie i wpadłem w bombę. No cóż, pierwszy zgon na naszym koncie. Postaram się powiedzieć za chwilę, oczywiście ciekawostki, znowu to samo. Może powinienem trzymać spokojnie jednak ten przycisk w dół. Powoli, powoli. O, tak to powinno się robić. I jeszcze raz spróbujemy. Nic z tego. Oczywiście zaraz powiem ciekawostki, tylko muszę trafić w bezpieczne miejsce! Jest! Dobra, rekin, spadaj stąd. Obkrążymy tutaj sobie tych pływaków. O właśnie, bo tu jest skrzyneczka. I widzę, że z drugiej strony, osty cholero! Co mnie wali w łeb? Zaczekaj, nic nie zrobiłem! Po prostu je trafiłem w skrzynki i tyle mogę powiedzieć. Ajajaj, kapitan. No, o to chodziło, to trzeba było zrobić. I siopa! Tym razem lagi mi bardzo pomogły, bo przynajmniej mogłem wyrobić. O, z lewej są też, widzę. I wiecie co, ja tu tym razem poczekam. O właśnie, przynajmniej nie wpadłem jeszcze raz w niego. Tyle można powiedzieć, dobra. I tu jest kolejna skrzynka. I możemy lecieć dalej oczywiście. O, uwaga! Siopa! Poszło! Tu byś, gdzieś były te? Nie zebrałem jednak jej! A, dobra, bo będę przedłużać niepotrzebnie. Najwyżej nie zdobędziemy tej jednej skrzynki. Zajmiemy się tym na następnym razem, bo i tak już widzę, że to trochę się przedłuża. No co jest dzisiaj z tymi legami? O, czekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem, mam nadzieję, że teraz już jest wszystko w porządku akurat. Nie wiem, co się stało, jakieś dziwne lagi miałem w tym momencie. O, ładnie wyszło. I postaram się teraz powiedzieć pierwszą ciekawostkę z tego poziomu. Otóż, powoli. Pierwsza ciekawostka jest taka, że jeżeli gracz zwróci szczególną uwagę w tym poziomie, to może zobaczyć koniec poziomu stojąc na pierwszym punkcie kontrolnym, czyli oczywiście na pierwszym checkpointie, jeżeli jest taka możliwość. Druga ciekawostka jest taka, że ja wiem, że ja tego nie zbiorę ze względu na to, że tam trzeba się wrócić, a już nie chcę, nie potrzebnie przedłużać. Najwyżej zajmiemy się to następnym razem. Ta druga ciekawostka jest taka, że nazwa tego poziomu właśnie, czyli Tell No Tales, to nawiązanie do wyrażenia umarli nie opowiadają opowieści, czyli w skrócie w oryginalnej nazwie Dead Men Tell No Tales. I to jest akurat stare pirackie odniesienie się, w którym piraci zabijali ludzi, którzy za dużo się od nich dowiedzieli po prostu, że wiecie, że za dużo wiesz, musisz zginąć, bo nikt nie może nic o nas wiedzieć po prostu. I także kolejną ciekawostką, myślę, że zainteresowną jest to,
że ten poziom, jeżeli się ma grę Spyro the Dragon, jest właśnie wbudowany w specjalnym demo po prostu tej gry. I w samym tym demie jest kilka ciekawych właśnie odniesień do tego poziomu. Otóż pierwsza jest taka, że na tym poziomie kiedyś było 60 skrzynek zamiast 61, że za żółtymi bojami widać linię trzech żyć i w wersji demonstracyjnej pojawiało się to w połowie poziomu. No akurat wyrobiłem się w czasie w tym poziomie akurat, że zdążyłem z dwoma ciekawostkami, mimo że miałem jeszcze dwie, ale powiedzmy, że pominiemy je po prostu. A my przechodzimy już od razu do poziomu numer 19, który się nazywa Future Frenzy, czyli w tłumaczeniu przyszły szał. Więc, Crash Bandicoot, znów się spotykamy. Ukaj, doktor Cortex, chcą, żebym dał ci nauczkę. Więc dokonałem kilku modyfikacji w mojej mechanice od czasu naszego ostatniego spotkania. Więc wycofaj się, albo cię usunę. Delete! Sorry, no musiałem zrobić to nawiązanie do wrestlingu po prostu. Modyfikacje i oczywiście engine się odpalił, że będzie to nasz kolejny boss. Tym razem się troszeczkę zmienił, jak widać. Ale można powiedzieć, ale cóż, przechodzimy do Future Frenzy, to jest pierwszy poziom z takich przyszłych właśnie, że no po prostu, że bardziej nowocześniejszych, gdzie nie wiem, na jakie przyszłe, nie wiem jak to określić. Nie wiem, po prostu, że przyszłe. I ten poziom akurat, no chciałem powiedzieć, że te poziomy mi się akurat podobają. Adi, spokojnie, poczekaj. Nikt cię przecież nie goni. Już straciłeś na start dwa życia. To chyba przez tą lagi, które były w poprzednim poziomie. Takie można odnieść chyba wrażenie. Dobra. Jak to mnie sięgło? Lol. Już 3 życia. A nawet nie zacząłem jeszcze porządnie tego poziomu. Dzisiaj te Future Frenzy bardzo mi pomaga i także pomogły mi te lagi. Oczywiście mam tu kolejne ciekawostki, żeby nie było, ale muszę trochę dojść. Jeżeli tylko ten pójdzie. O! A teraz to mi akurat poszło dobrze. Nie rozumiem tego. Idziemy i teraz do przodu. I uważaj teraz na tego. Na... Nie wiem, czy to jest kamerka, czy to jakiś obcy. Nigdy do tego nie rozszyfrowałem dokładnie, co może to być. Ale... Szczerze powiedziawszy, bardzo lubiłem kiedyś te poziomy, bo one były też takie inne troszeczkę, z fajną muzyką, takie właśnie, no powiedzmy, że zręcznościowe, że trzeba było dokładnie wiedzieć co i jak przejść i tym podobne. O, to jest ciekawa nowość właśnie. Gdy wejdziemy na tą platformę, to nie kończymy oczywiście poziomu i nie przenosimy się do bonusa, ale dzięki tej platformie przeniesiemy się na kolejny po prostu etap tego poziomu. Czyli że powiedzmy, że skończyliśmy tamten pierwszy etap poziomu i przenosimy się teraz właśnie do drugiego etapu poziomu. I oczywiście teraz mamy etap taki bardziej zręcznościowy typu 2D. Bubelka! O, jest, dobra. O, zielone, możesz przechodzić. Nie dostaniesz przynajmniej mandatu. Poczekam chwileczkę, bo jeżeli się wpadnie na to, to oczywiście to ukłuje, żeby nie było. I potem będzie... Straciłem maskę, niedobrze. Kurde. Ale jako, że oczywiście... O, nie od razu to się aktywowało. A dziwne. Jako, że oczywiście aku zdobyłem, to oczywiście to znaczy, że on ma tutaj swoje kwestie w wersji japońskiej. Tak więc, aku, dawaj tu w tym momencie. Okej. Okay. Badacze dysku można przeskoczyć podwójne lub przejść pod nimi, unikając wiązek. Dzięki, bo akurat padłem. I druga. Jeśli chcesz skoczyć daleko, wykonaj kombinację w ślizgu, podwójnego skoku i ataku tornado. No, i o to chodziło. Już trzeci raz padłem. Nie. Masz tutaj TNT w nagrodę. Ono się tam rozwali, więc nie muszę się akurat tym martwić. Wiem, że ten... O, poczekam. Może się akurat to uda zrobić, właśnie. To chciałem zrobić. Pyk, lecimy dalej. Mam tutaj kilka ciekawostek oczywiście przygotowanych, ale do nich dojdziemy, jak przejdziemy oczywiście na sam bonus. Nie wiem po co to jest. O, tu jest bonus, ale tu robię coś takiego. Ucieknę trochę. Sprawdzę, czy wszystko się rozwaliło. Wszystko się rozwaliło, tak więc możemy wchodzić na ten bonus. Szczerze lubię akurat tą ikonkę, bo tak fajnie pasuje. I tu jest nowość w tym bonusie, od razu jeszcze dodam, że
Gdy przechodzimy, oczywiście są tu ikonki wszystkich tych ulepszeń, które zdobiliśmy i one po części nam podpowiadają, co mamy robić, żeby zdobyć oczywiście skrzynki. Ale tuż, czas na ciekawostki wspomniane. Otóż tak, że pierwsza jest taka, że wczesna nazwa tego poziomu brzmiała Fast Forward, czyli oczywiście do przodu. Druga ciekawostka jest taka, że... Niepotrzebnie zrobiłem to, ale dobra. Przynajmniej przejdziemy jeszcze raz ten poziom. Dzisiaj to jest wyjątkowo, będzie chyba dłuższy odcinek. Ale przynajmniej wy będziecie mieli co oglądać, jak ja kurde bez przerwy failuję. Otóż druga ciekawostka jest taka, że według nieoficjalnego przewodnika na tym poziomie były kiedyś 134 skrzynki zamiast 133. Więc znowu jakiś przypadek ze sobie... Kwadrat mi nie zadziałał! Teraz to był mój... to był błąd gry. Kwadrat mi nie zadziałał, to jak ja miałem to zrobić? Oficjalnie możemy teraz to uznać! Future Frenzy ma w sobie najwięcej padnic w tej serii Let's Play! Hurra! Oto nagroda Darwina! Takie tam, dobra? Powoli, powoli, spokojnie, bo już za długo siedzisz w tym poziomie. A właściwie w tym bonusie. Dobra, teraz zrobimy coś takiego! Dobra! Już mamy ten bonus wreszcie z głowy. Już tak, kolejna ciekawostka jest taka, że oczywiście na tym poziomie jest najwięcej skrzynek w całej grze. I sprawa jest taka, że możliwe jest zdobycie kryształów i obu klejnotów za jednym razem, ponieważ na tym etapie dostępne są 23 relikty. Ale to oczywiście jest bardziej do tego, jeżeli się chce zdobyć oczywiście z tego, z... Elo. wracaj mi tu, kras, wracaj mi tu. Jak ty śmiałeś nie zdobyć tego kryształu? Jeszcze bym uciekł i po prostu powiedział, że... ja zapomniałem kryształu? No chyba nie. Mogę to wyrzucić? Mogę, na szczęście. Myślałem, że to jest tak nietykalne, że nie mogę tego dotknąć, ale... Na szczęście mogłem. Dobra, pyk. Pyk. Kolejny pyk. Poczekam, żeby to mnie nie ukuło i lecimy dalej. To akurat poleci. O, ściapnęło mnie właśnie, o tym mówiłem, że jeżeli nie będziemy uważać, to nas dziamnie. Dobra, czyli muszę niestety poczekać, aż się on schowa. To jest naprawdę rekordowy ten. Rekordowy poziom, jeżeli chodzi o padnięcia. Ile ja już spadłem razy? 5 czy 6, nie licząc bonusa. Bo tamto chyba 3 czy 4 razy padłem. Oj. Przynajmniej wiem już, jak nazwę ten odcinek. Rekordowe padanie. Dobra, pyk. Ty znikaj, dobra. I tutaj też poczekam cierpliwie, żeby już nie paść. O, dobra, 82. I mamy tutaj akurat 96 skrzynek na 133, ponieważ w tym poziomie jest ukryta ścieżka śmierci, która będzie dostępna dopiero po tym, jak zdobędziemy tam kilkaset reliktów oczywiście do zdobycia, bo tak to niestety to jest zablokowane. Tak więc przeszliśmy oczywiście już ten poziom i przechodzimy do ostatniego poziomu, w tym oczywiście świecie czwartym, który się nazywa Tomb Raider, czyli w tłumaczeniu, no nie ma takiego dosłownego tłumaczenia, ale ja nazwałem go Grób Ptaka Brądzącego. I to jest kolejny poziom z Egiptów oczywiście. O nie, i to jest ten poziom, który no niezbyt są fajne, bo tutaj trzeba być dosyć szybkim w reakcji. Dlaczego? Ponieważ zaraz zobaczycie. O, widzicie, tutaj się opuszcza teraz ta woda, ale po pewnym momencie ona się podnosi do góry. I Crash niestety nie może przechodzić pod wodą, ponieważ od razu on utonie. Więc trzeba tu być nie dość, że szybkim. O właśnie. Niby tak można, że to jest takie oszukaństwo, że no jak to, przecież Crash jest pod wodą, może oddychać. A tak to on nie może? Ja po prostu nie rozumiem takiej czasem logiki. Dobra, spadaj mi stąd. O, bonus. Bardzo szybko przyszedł, więc już mogę powiedzieć po te bonusy. Znaczy oczywiście ciekawostki. Tak więc co? O kurde, nie zdążyłem. Jak mi się to udało? Jaki refleks zrobiłem? O kurde, to mi się podobało. O, ja cię kręcę. A to dam chyba w tym, kiedyś w highlightsach. Dobra, teraz powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Raz. Teraz się pozwólcie, że ja się uciszę chwilkę, bo się skupię. O właśnie. Chociaż nie musiałem się tak naprawdę uciszać. O nie, źle zrobiłem. O co? Źle zrobiłem jednak. Tak nie trafiłem po prostu, ale zaraz powiem oczywiście te ciekawostki, żeby nie było tak, więc no może powiem już tą pierwszą, że
Nazwa tego poziomu, czyli Tomb Raider, to oczywista gra słów z popularnej serii gier wideo Tomb Raider, której główna bohaterka, oczywiście, czyli Lara Croft, pracuje jako archeolog. Druga ciekawostka jest taka, że zarys żelaznych skrzyń 2x2x2 na tym poziomie, zanim zostaną uruchomione przez skrzynkę z wykrzyknikiem, są zbudowane... Skupiłem się na ciekawostkę. Są zbudowane z jednej dużej kostki, a nie są obrysem 8 skrzynek o regularnych rozmiarach. Oznacza to, że pojawiają się wszystkie naraz, gdy ich skrzynka właśnie z wykrzyknikiem została trafiona, a nie pojedynczo, jeżeli zostały już sklasyfikowane jako pojedyncze skrzynki, oszczędzając trochę czasu w obliczu wznoszącej się wody. Tak jakby można to powiedzieć. I teraz pozwólcie, że akurat już tu się skupię na zdobyciu resty. I od razu uprzedzam, nie używajcie tutaj tego placka, bo spadniecie od razu. Raz, dwa i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz szybciutko. Raz, raz, dwa, trzy. Tego nie było, jestem z powrotem, więc udało się przejść ten cały poziom. A będąc z wami tak naprawdę szczerym, to... Chyba 8 razy mi zajęło przejście tego bonusu do tamtego momentu, bo bez przerwy nie trafiałem, albo wpadałem bez przerwy w nitro. I to jest właśnie ten problem. Najtrudniejszy bonus, jaki miałem. Już chciałem oszczędzić wam po prostu tego cierpienia bez przerwy. Bublka! Niby tutaj bublga jest, ale co śmieszne, on tutaj nie ma nowych kwestii, jeżeli chodzi o wersję japońską, więc tym razem Aku ma tutaj wolne. No dobra, przynajmniej mogę sobie chwilę pospać. Takie można powiedzieć stwierdzenie. O nie, poczekam chwileczkę. Mam nadzieję, że on tutaj nie pójdzie, on idzie, ale na szczęście tutaj nie dojdzie aż tak daleko. Dobra, powoli, powolutku. I teraz doskoczyć go, bo można do niego doskoczyć i przynajmniej się odbija tak fajnie, że pong. I tutaj też poczekamy. I mam kolejną, ostatnią ciekawostkę. Otóż jest to jedyny poziom w World, na którym skrzynia z wykrzyknikiem aktywuje skrzynki nitro ze skrzynek konturowych w rundzie bonusowej. Znowu straciłem apubkę, ale to nie szkodzi. O, skrzynia śmierci, ścieżka śmierci, fajnie. Ponieważ powoduje to również pojawienie się skrzynki TNT. Istnieje usterka polegająca na tym, że jeżeli grasz tutaj ze skrzynkę z przełącznikiem Nitro przed przejściem do etapu bonusowego, skrzynia TNT nie pojawi się, co uniemożliwi Crashowi zdobycie wszystkich skrzynek na poziomie. Dobra, powoli. To jest trochę ciężki ten ścieżka śmierci, bo ja pamiętam, że kiedyś też miałem dosyć dużo problemu z niej, ale postaramy się przejść oczywiście, żeby nie było. To sobie trochę Crash potańczy. Spadaj! Zdążyłem. Mogę na spokojnie poczekać. I lecimy teraz dalej. Teraz to robię niczym manewry jakieś, nie wiem, jakiś najlepszy skoczek na świecie. Ale takie można to powiedzieć. A nie, zamknęło mi się. Muszę poczekać jeszcze raz, bo ja już wiem, co muszę tutaj zrobić. Muszę być bardzo szybki, żeby po prostu otworzyć. Dobra. I teraz szybko. Dobra, teraz się nie zamknie przynajmniej. Wydaje mi się, że tutaj chyba jest do zdobycia właśnie kolorowy klejnot, ale nie jestem dokładnie w 100% pewny. O, dobra, skorzystam z tego. I teraz tego też skorzystam. Już myślałem, że nie wskoczę na to, że bym szybko się utonął. Szybko. Za długo się pokręciłem. Zaraz się tam wracimy oczywiście, zaraz się tam widzimy. Dobra, tutaj jestem z powrotem, już udało się dojść właśnie. I tak jak właśnie myślałem, zdobyliśmy niebieski klejnot, ale jako że akurat przeszliśmy to, to możemy już sobie paść. Przypominam, że bonusy są tutaj, że jeżeli zdobędziemy właśnie ten kolorowy klejnot, to możemy spokojnie, bez żadnych problemów paść na tym poziomie, ponieważ i tak zdobędziemy to wszystko oczywiście. Tutaj już lecimy dalej, poczekam sobie cierpliwie, żeby nie było. Myślałem, że ten poziom będzie łatwiejszy. Ale teraz tak jak sobie mówię do siebie, że Adi, co ty myślałeś? To jest czwarty poziom, to jest czwarty świat. Tutaj już nie ma tak łatwo, no co ty? I właśnie to do mnie dotarło, że pewnie w piątym świecie będę miał jeszcze trudniej. No zresztą na pewno będę miał trudniej, to przecież wiadomo, to jest ostatni poziom, że oficjalny można powiedzieć. Dobra, powoli, dobra, wskoczyłem. Te muszki mają właśnie też to, że jeżeli nie ma wody, to one mogą sobie spokojnie pochodzić, a jeżeli on się podnosi oczywiście ta woda, to one latają.
mi się wydaje, że to jest po prostu test prawdziwe, że muchy nie potrafią latać, znaczy nie potrafią ten pływać, to one by się od razu po prostu utopiły, że takie w typowe stylu. Dobra, zjeżdżaj mi stąd, ty. Cyk. Cyk. Już się wystraszyłem. Ja tam chyba widzę koniec, mi się wydaje. Ale mogę mi się mylić, dobra? Zjeżdżaj mi stąd, ty, kurcowniku jeden mumowiasty. Bo nie wiem, jak mam na ciebie określać. Dobra? Powolutku. Fajny easter jest taki, że jak otwieramy te wrota, to jak słyszeliście ten kryciołek, czyli te... To jest oczywiście ten dźwięk z Crasha jedynki, gdzie oczywiście ten... Przewracaliśmy platformy, które umożliwiały nam wchodzenie coraz wyżej. Takie tam mała ta, mały easter egg, czyli jest taki dający, że patrzcie fani, pamiętamy o nas starej grze. O, ja się tam cofnę jeszcze chwilę, bo tutaj muszę jeszcze zdobyć jedną skrzynkę. O właśnie. Nawet zapewnie nie zdobyłem wszystkich, ale cóż. Dobra, 66-88, a nie zdobyłem jednak! Oje! Pięknie! 20! 20 poziom jest ukończony na 100%, można powiedzieć. Zdobyliśmy wszystko, co tylko się dało na tym poziomie. I oczywiście, jako że przyjdziemy wszystko, jest platforma z Enfidinem. Krystał leci na miejsce. Szary klejnot leci na swoje miejsce. Niebieski klejnot leci na swoje miejsce. I mamy komplet po prostu na tym poziomie i tak jak to powtórzyłem wtedy, jest zarąbiście po prostu. No ale cóż, myślę, że na ten moment możemy sobie już zakończyć ten odcinek. Pewnie się przedłużył przez moje padnięcia, ale czasami takie rzeczy muszą wychodzić, żeby seria była o wiele bardziej ciekawsza. Tak więc ja już się tutaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE. Na razie i cześć!